Zadanie 26. Średnia arytmetyczna zestawu liczb A, B, C i D jest równa 20. Wtedy średnia arytmetyczna zestawu liczb A odjąć 10, B plus 30, C oraz D jest równa. No i my w pierwszym kroku policzymy sobie średnią tych czterech liczb, czyli zapiszemy sobie powiedzmy A1 jako średnią w następujący sposób. A plus B plus C plus D dzielone na 4, no bo dlatego, że tutaj mamy 4 wartości liczbowe, dlatego tu dzielimy na 4. I my wiemy, że ta średnia jest równa 20, czyli tę wartość 20 podstawiamy pod ten symbol w tym miejscu, dzięki czemu uzyskujemy 20, które jest równe A plus B plus C i plus D dzielone na 4. Możemy na tym etapie pozbyć się mianownika w taki sposób, że całe to równanie pomnożymy przez 4, dzięki czemu my uzyskujemy 80, które jest równe A plus B plus C oraz plus D. Możemy teraz to równanie zamienić sobie stronami w taki sposób, żeby właśnie nasze niewiadome były po lewej stronie równania. I to był pierwszy krok, który wykonaliśmy w tym zadaniu. W drugim kroku natomiast my wyznaczymy sobie tę drugą średnią. No i ta druga średnia, ona będzie wyglądała w następujący sposób. A odjąć 10, właśnie nie przecinek, tylko plus, B dodać 30 plus C plus D. I teraz zwróć uwagę, że my tu również mamy 4 liczby. To jest pierwsza liczba, to jest druga liczba, to jest trzecia i to jest czwarta liczba. To znaczy, że tę sumę, którą mamy tutaj w liczniku, musimy podzielić również na 4, czyli na liczebność tego zbioru, który wzięliśmy do średniej. W kolejnym kroku my możemy tutaj dokonać redukcji, czyli do liczby minus 10 możemy dodać 30, czyli zapiszmy sobie, że A2 to jest nic innego jak A plus B plus C plus D i plus 20. Całość nadal jest dzielona na 4. I teraz tutaj z tego pierwszego kroku wynika, że suma tych czterech liczb jest równa 80. To znaczy, że ja pod te liczby podstawiam 80, w wyniku czego my uzyskujemy średnią A2, która jest równa 80 dodać 20 na 4. Musimy teraz uprościć licznik uzyskanego ułamka, w wyniku czego my uzyskujemy 100/4. I pamiętajmy o tym, że kreska ułamkowa zastępuje nam zawsze znak dzielenia. Czyli w rezultacie my tutaj mamy 100/4, czyli 100 podzielić na 4. To oznacza, że szukana średnia jest równa 25. Czyli tutaj prawidłową odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź C.